Cześć, siemanko, guten morgen. Woron Kolarzyna wita Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym to spełnić swoje marzenie jako osoby, która chciała od zawsze założyć YouTube'a i zrobić właśnie takowy test, jaki dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. A chodzi o to odwieczne pytanie, czy rower karbonowy naprawdę jest aż tak dużo lepszy od roweru aluminiowego. I ja będę chciał Wam to dzisiaj pokazać na przykładzie mojego starego roweru i katka, który zobaczymy, czy został pożarty przez crossa. Zapraszam, lecimy dosłownie. Jako sympatyk kolarstwa interesowało mnie zawsze to, czy sprzęt naprawdę robi taką dużą robotę, jak to widzimy na różnego rodzaju testach, czy na YouTubie, czy jakichś innych artykułach. I zawsze miałem z tyłu głowy to, że jak zostanę kiedyś YouTuberem, to taki test będę chciał wykonać. Jedyną przeszkodą do wykonania tego testu były w moim przypadku bariery typu miernik mocy, który wcześniej posiadałem w ramieniu korby, a że mój stary aluminiowy cross, którego gdzieś tutaj zaraz zobaczycie, posiada niestety, ale support na kwadrat, czyli no ultegry raczej w kwadrata no nie wkręcimy, no chociaż może jakby ktoś tam pokombinował, to by wkręcił. Rozstałem się z pomiarem mocy w korbie, no i mamy asiomy, fawery i możemy ten test wykonać bez problemu, gdyż zmieniamy tylko pedały z jednego do drugiego roweru i mierzymy moc, kadencję i sprawdzamy, który jest szybszy. Jak już może mieliście okazję zobaczyć mój test porównawczy kół aluminiowych kontra kół karbonowych, to wiecie już, że moim kryterium, jeśli chodzi o testy, nie jest to, że jadę na pewnej mocy, jakiejś tam określonej, dajmy na to na 200, 300, 400 W, gdzie są takie testy, tylko Woron Kolarzyna, jako słaby kolarz, bo amator, moje testy wyglądają w ten sposób, że wybieram sobie odpowiednią kadencję, dobraną do siebie, czyli taką, którą jestem w stanie utrzymać, dobieram sobie zębatki, przyjąłem sobie, że będę chciał utrzymać prędkość 32 na godzinę, z taką średnią będę chciał się poruszać i po dwóch przejazdach, gdzie jeden przejazd w jedną stronę było 3 km, nawrotka 3 km, ale nie robiłem tego ze startu zatrzymanego, tylko po prostu rozpędzałem się do tej prędkości i wybrałem sobie dwa punkty, w których po prostu zatrzymywałem, czy startowałem licznik. W tym teście zależało mi na tym, żeby oba rowery, czy ten za 1000 zł, bo myślę, że cross tyle teraz jest warty, i katek o wartości na chwilę obecną 20 tysięcy zł, zależało mi na tym, żeby dwa rowery były przystosowane do mnie, czyli takie, które ja będę używał na co dzień. No akurat używam teraz w tej chwili katka na co dzień, a nie crossa, ale mam tam ustawione już pozycje pode mnie, więc są teoretycznie takie same. Niezmienione jest tam nic, czyli tak jak kiedyś kupiłem crossa, tak tam praktycznie nic nie było zmieniane, oprócz chyba siodełka. Tak samo tutaj no jest tak jak jest. Jedyną wspólną cechą to to, że było 7,5 atmosfery w jednym i w drugim rowerze, w sensie w powietrza w opony. No i teraz tak, bardzo ważną rzeczą jest to, że oba rowerki będą napompowane na tą samą moc? Nie. Na to samo, tyle samo powietrza będzie miało.
że jesteśmy wyposażeni w super technologię, jakim jest kompresor. Jeden... Aha, nie słychać! Oczywiście zważone były oba rowery na tym samym zestawie, czyli z licznikiem i z pedałami, i też był przemieniany, tutaj posiadam również chyba z tyłu, tak, czujnik prędkości, więc żeby tam są trochę inne koła, wiadomo, inna szerokość wtedy była, tam maksymalnie mogłem założyć w ogóle opony 25 mm, a były na teście 23, więc skalibrowały się koła, oba rowery pod licznik, a Garmin ma tą opcję, że właśnie dzięki temu czujnikowi sam sobie ustawia to, jakie koła mają wielkość. Zważymy sobie bestię. Dobra. Okay. Prawie. Prawie. Może jeszcze nie? O, już. Mamy to 8,4. 3. O. Mamy 8,4. Rekwizyty na bok. Trzeba znaleźć wagę, pies. Z krzoków. Teoretycznie mamy wszystko to samo. Mamy licznik, mamy te same pedały. Mamy pomiar prędkości. I zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Ciężki. Jakby się ktoś pytał, to waży 10,6, czyli o 2,3 kg więcej. To już dużo. 2,5 kg. To jest dużo. Zważyliśmy sobie oba rowery. No i co do rzeczy, wszyscy chcą wiedzieć w Oronie, jaka wyszła różnica. To co? Sprawdzamy na Garminku, co tam ciekawego wyszło. Pierwszy przejazd odbyłem tą oto strzałą, zaraz wam się ukaże to, już pewnie widzicie, jakie są wyniki. I tak, udało mi się utrzymać tą prędkość 32 na godzinę, zajęło mi to 11 minut 15 sekund i tutaj widzicie, upłynęło czasu, czyli to, co wam mówiłem, czyli ruszam,
klikam w miejscu wyznaczonym przez siebie, klikam znowu i wychodzi nam ta wartość. No i teraz najważniejsze jest to, że żeby jechać w warunkach, które były w tamtym momencie, bo to jest też bardzo ważne i trzeba wziąć poprawkę na to, że w innych na pewno warunkach byłaby to inna wartość, więc nie ma co porównywać do innych testów, tylko po prostu w danym momencie wyszły takie wartości, no, które musimy po prostu do siebie porównać. No i tak, pierwszy jechaliśmy katkiem i widzimy tutaj średnią moc, jaką potrzebowałem do tego, aby katek jechał ze średnią prędkością 32 na godzinę przez 6 km i było to 171 watów. Czy dużo, czy mało, jak najprostej, to myślę, że taka wartość, taka akurat. No i patrzymy teraz, co tutaj ten krosik nam wykręcił. I teraz tak, to jak wam wspominałem, że tam ciężko było dobrać z tymi zębatkami odpowiednią kadencję dla mnie. I wyszła mi tu średnia 32,3. Myślę, że taki margines błędu możemy spokojnie sobie tutaj uwzględnić. No i tu mamy 11 minut 10 sekund, czyli 5 sekund różnicy było, ze względu, no wiadomo, jechałem trochę szybciej. No i tu mamy tak, 32,3, więc ta różnica nie jest jakaś tam kolosalna. Pokonałem ten sam odcinek w 11 minut 10 sekund, gdzie po prostu ja twierdzę, że te 5 sekund możemy dać jako współczynnik błędu kliknięcia w tych punktach, które sobie obrałem. No i teraz najważniejsza kwestia, przesuwamy niżej, ja już to widzę, wy pewnie też. Rower aluminiowy z 2013 roku kontra rower z 2021, karbonowy, na kołach karbonowych, czyli już jakiś tam mały wypasik, potrzebował, żeby prędkość tą samą utrzymać, uwaga, 181 watów. Jedni pomyślą sobie w tym momencie, że co to za różnica? 11 W, no przecież co to jest za różnica? Nawet nie będzie to jakieś tam 6-7%, tak? Pomyślcie sobie teraz o takiej sytuacji. Jedziecie sobie właśnie wyścig rapa polskiego, gdzie macie do pokonania 3600 km i jedziecie na aluminiowym rowerze, gdzie wiecie kolejną rzecz, że potrzebujecie 11 watów więcej na to, żeby jechać z tą samą prędkością, w tym przypadku 32 na godzinę, niż jechalibyście na karbonowym rowerze, w tym przypadku na KTM-ie. I teraz tak, jadąc przez 2 godziny, robi wam to jakąś różnicę? Możecie jechać bez jedzenia, możecie jechać na ustawce z ludźmi, którzy mają lepsze rowery. Wyjedziecie dalej na tym krosie i musicie, powiedzmy na tym przykładzie, włożyć 11 W więcej energii, mocy w to, żeby dorównywać ekipie, z którą jedziecie. Widzicie jakiś problem na 2 godzinach? No ja nie widzę żadnego, więc wniosek jeden nasuwa mi się taki z tego testu, że osoby, które chcą bawić się kolarstwem, czyli gdzieś tam pojechać na ustawkę, jakieś 2-3 godzinki pojeździć, zrobić sobie jakąś setkę, myślę, że tutaj bardziej sugerowałbym się tym, żeby kupować rower trochę oczami. O sprzęt, druga sprawa, to już taki temat na inny film. A wracając do pełnego dystansu naszego rapa, czyli 3600 km, pomyślcie sobie, że bodajże wczoraj dojechał na metę kolarz z supportem, wykręcił to w 227 godzin.
I teraz sobie pomyślcie, że musicie te 11 W więcej wkładać przez te 227 godzin, niż moglibyście wybrać rower karbonowy ze stożkami, który jest warty w tym przypadku 20 razy więcej. Także musicie sami się już do tego jakoś ustosunkować. No, dla mnie ten test pokazał bardzo dużo, bo pokazuje to, że raz, nie ma dużej różnicy, jeśli chodzi o to, czy rower będzie za 1000 zł, czy będzie za 20 tysięcy. Dla ludzi, którzy po prostu cieszą się tym, tak, jeżdżą gdzieś tam na ustawki, jakieś tam 2-3 godzinki, jest ok. Ale dla kogoś, kto robi długie dystanse, myślę, że to jest bardzo fajny test i daje dużo do myślenia. Myślę, że ten test pokazał mi też fajną rzecz, a mianowicie mam tu na myśli, dlaczego w kolarstwie zawodowym ma znaczenie każdy element roweru. Czy to będzie areo kierownica, czy to będzie sztyca areo, czy to będą większe stożki, czy to będą na przykład szprychy aerodynamiczne. No naprawdę okazuje się, że jest masa czynników, dlaczego w tym zawodowym peletonie tak wszystko ma znaczenie. Bo teraz sobie pomyślcie, jadą 200 km, zajmuje im to 5 godzin i na przykład jeden będzie mógł zaoszczędzić te głupie 10 W, a na mecie okaże się lepszy, bo zaoszczędził w sumie więcej niż jego konkurent, który zwyciężył przez to właśnie, że miał trochę lepszy technologicznie rower. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Pewnie będzie trwało to długo, ale sorry. Ja czekałem na ten film bardzo długo, bo kilka lat, żeby spełnić swoje tak jakby twórcze marzenie w kontencie rowerowym, w kolarstwie szosowym. Ja jestem mega zadowolony z tego testu. Otworzył mi trochę oczy na to, jak patrzeć teraz na sprzęt, jak inwestować. Dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca. Wyraźcie swoje zdanie w komentarzach, co myślicie o tym. Wiadomo, będą na pewno dyskusje na temat, ojej, czy to przecież wiatr wiał w inną stronę, nie zrobiłeś to w tym samym czasie. Ale właśnie o to chodzi, że to ma być test w danym momencie, w warunkach, które są w danej chwili, a nie test laboratoryjny, gdzie po prostu mamy warunki sterylne. My w końcu jeździmy na rowerze. Jak jeszcze nie byliście na moich social mediach, zapraszam Was na Facebooki, Instagramy, no i na Strawę do klubu. To jest najważniejsze. Trzymajcie się. Hej!